Już Wam podlinkowuję ten kanał. Tam są też na tym kanale, na YouTubie, są też dostępne poprzednie dwie części szkolenia. Pierwsza część była 22 listopada, druga część była miesiąc temu. Dzisiaj jest trzecia część szkolenia. I dzisiaj skupimy się na odpoczynkach tygodniowych, bo przy okazji dwóch poprzednich edycji szkolenia zauważyłam, że jest dużo, dużo pytań, dużo, dużo kwestii związanych z odpoczynkami tygodniowymi i chciałabym to usystematyzować i powtórzyć tak aby wyjaśnić pewne nieścisłości może z odpoczynkami tygodniowymi. Widzę, że już się nagrywanie nam włączyło, więc witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Poczekamy tak jeszcze za 2 minuty i wtedy zaczniemy. Na koniec oczywiście tradycyjnie sesja pytań i odpowiedzi, ale uwaga, szanowni państwo, ja nigdy, absolutnie nigdy nie analizuję odpoczynków tygodniowych, jaki odpoczynek kierowca może zrobić i ile ma rekompensaty, jeżeli nie mam odczytu z karty kierowcy. Więc jeżeli będą pytania typu: w zeszłym tygodniu miałem 24, potem 45 i teraz czy muszę rekompensować, czy nie muszę rekompensować, nie odpowiem bez wglądu w kartę kierowcy. I to nie o to chodzi, że ja nie potrafię tego ocenić bez programu, bo jak najbardziej potrafię, tylko chodzi o szczegółowość danych, ale dzisiaj nam to wyjdzie. Dlaczego ani ja, ani mój zespół, który zajmuje się rozliczaniem i ewidencją czasu pracy kierowców, właśnie nie odpowiadamy na pytania związane z odpoczynkami tygodniowymi, tak? Kiedy jest rekompensata, ile tej rekompensaty powinno jeszcze być, jaki to może być odpoczynek, kiedy najpóźniej odebrany i tak dalej, dopóki nie mamy szczegółowych danych, właśnie dopóki nie mamy odczytu z karty kierowcy, bo no właśnie, bo są takie pewne szczegóły, na które trzeba zwrócić uwagę. Jest Jakub Zawadzki. Cześć Jakub. Jakub Zawadzki jest wiceprezesem Stowarzyszenia Klub Polskiego Trackera. Ja mam nawet herbatę przygotowaną w takim pięknym kubku stowarzyszenia i to jest limitowana edycja tych kubków. Dostałam od Jakuba, kiedy poznaliśmy się osobiście. Więc to, że mamy już trzecie szkolenie, słuchajcie, to jest właśnie zasługa Stowarzyszenia Klub Polskiego Trackera, bo to na prośbę tego stowarzyszenia prowadzę takie szkolenia. No bo cóż, teoretycznie rzecz biorąc, tak zarówno kierowcy, jak i nie kierowcy, osoby, które planują pracę kierowców, no to tak znają czas pracy kierowcy, tak? Tylko jak wchodzimy w szczegóły, to okazuje się, że jest dużo pytań, jest dużo wątpliwości. Generalnie coś niby pamiętamy, ale do końca jednak nie pamiętamy i tak dalej. I ja przygotowując materiały do dzisiejszego szkolenia, pokażę Wam, z czego też mogą wynikać pomyłki, tak? Chcę Wam pokazać, co być może się Wam na przykład, ja to mówię, że skleja, tak? Czyli nam się wydaje, że jest tak, a jednak jest inaczej, więc pokażę Wam, skąd w mojej ocenie mogą, gdzie, w których miejscach po prostu mogą powstawać wątpliwości. No właśnie, no i cóż, nagrywanie jest włączone. Link do kanału na YouTubie macie, możecie zasubskrybować. Myślę, że teraz znowu będzie się więcej materiałów pojawiało na moim kanale na YouTubie, bo wygląda na to, że będę miała więcej miejsca i przestrzeni. A dzisiaj też witam Was z mojego nowego studia nagraniowego. Jak widzicie, scenaria nam się trochę zmieniła, co nas oglądają. Mam nadzieję, że to też wpłynie na jakość, bo tutaj chyba nie mamy pogłosu. No dobra, słuchajcie, myślę, że te osoby, które się zapisały, to już są, także dzisiaj tylko i wyłącznie odpoczynki tygodniowe. Chcę wyczerpać ten temat. No i na koniec będą pytania, więc pozwólcie, że ja na pytania będę odpowiadała na końcu. Pierwsza rzecz, moi drodzy, dla powtórzenia, słuchajcie, mamy tygodniowy okres odpoczynku i definicja mówi, że jest to czas, kiedy kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem, tak? I pod pojęciem tygodniowego okresu odpoczynku rozporządzenie 561
Tutaj mamy regularny i skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Regularny tygodniowy okres odpoczynku trwa 45 godzin, nie 48, bo nawet słuchajcie, ostatnio, w zeszłym tygodniu jechałam rano do Lublina, o nieludzkiej porze, o 5 rano jechałam do Lublina i tam był jakiś poranny program Radia Z, no i zadzwonił jakiś kierowca do Radia Z i mówił, że ma, że wraca do domu na 48 i potem znowu jedzie w trasę. Regularny, tygodniowy odpoczynek trwa 45 godzin, nie 48. Natomiast skrócony tygodniowy odpoczynek jest to każdy odpoczynek, który trwa mniej niż 48 godzin, ale co najmniej 24. Czyli żeby nam zaliczyło tygodniowy okres odpoczynku, ten skrócony, to muszą być kolejne 24 godziny odpoczynku. I generalnie z reguły tak bywa, że albo kierowca robi 24, albo 45. Może też zrobić wszystko, co jest pomiędzy, tak? Tylko że każdy odpoczynek krótszy od 45 godzin z automatu będzie odpoczynkiem skróconym. A jak się skróci odpoczynek tygodniowy, to co trzeba zrobić z tym skróceniem? Przy dobowych tego nie ma, ale przy tygodniowych trzeba to zrobić obligatoryjnie. Co robimy z tym skróceniem? Trzeba oddać, tak? Mówiąc potocznie, trzeba oddać, natomiast w przepisach jest to nazwane rekompensatą. Więc jakbyście usłyszeli kiedyś takie pojęcie, tak jak rekompensata, o co chodzi z rekompensatą, to znaczy, że trzeba oddać. A ile oddajemy, słuchajcie? Ile rekompensujemy? Ile godzin rekompensujemy? Dokładnie tak. Tyle, ile zabraliśmy, tak? Rekompensata, słuchajcie, czyli ma być tyle samo, tak? Rekompensujemy równoważnym odpoczynkiem. Czyli dokładnie oddajemy tyle, ile zabrakło do regularnego, bo czasami kierowcy, czasami może nie tylko z kierowcami, ale czasami spotykałam się z takimi opiniami, że rekompensata trwa 21. Nie, rekompensata trwa tyle, ile zabrakło do 45, ale o tym jeszcze będziemy mówić w dalszej części. No i słuchajcie, dwa pojęcia, które bardzo często się mylą, bo mamy w rozporządzeniu 561 w artykule numer 3 mamy najpierw definicję i wśród tych definicji jest definicja tygodnia i w poprzednich częściach szkolenia ta definicja tygodnia się pojawiała, ale ja ją przypomnę jeszcze raz. Otóż tydzień zaczyna się w poniedziałek o północy i kończy się w niedzielę o północy. Czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek zmienia nam się tydzień. Kończy się stary tydzień i rozpoczyna nowy tydzień. I tak naprawdę ta definicja tygodnia z rozporządzenia 561 pokrywa nam się też z definicją tygodnia, taką jak się posługujemy tym pojęciem na co dzień, tak? Jak spojrzycie na kalendarz, no to z reguły tydzień zaczyna się od poniedziałku do niedzieli. I to jest zawsze tydzień. I nie ma znaczenia, kiedy kierowca odbiera odpoczynki tygodniowe, bo tydzień to jest tydzień. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w niedzielę. Koniec i kropka. Natomiast, skoro tydzień zaczyna się od poniedziałku do niedzieli, to ile to jest dni? Tydzień zaczyna się w poniedziałek, kończy się w niedzielę. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No więc tydzień ma zawsze 7 dni. Natomiast, moi drodzy, w rozporządzeniu 561 jest taki zapis, ja go teraz przeczytam. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu 6 okresów 24-godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. To teraz z polskiego na nasze. Pomiędzy jednym odpoczynkiem tygodniowym, a drugim odpoczynkiem tygodniowym mamy 6 razy 24. Więc to nawet nie jest tydzień, tak? Bo pomiędzy jednym odpoczynkiem tygodniowym, a drugim odpoczynkiem tygodniowym mamy pełnych 6 dni. Jak ja uczę moich kursantów, których przygotowuję do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych, czy zawsze, jeżeli tłumaczę czas pracy kierowcy, jak ktoś mnie pyta, kiedy kierowca ma się zatrzymać na odpoczynek tygodniowy, kiedy kierowca ma rozpocząć odbierać odpoczynek tygodniowy,
to ja zawsze mówię dzień wcześniej. Co to znaczy? Zobaczcie, jeżeli kierowca zakończy poprzedni odpoczynek tygodniowy w poniedziałek o godzinie 7 rano, to 6 razy 24. Do wtorku jest 1 raz 24, do środy, do czwartku, do piątku, do soboty i do niedzieli. Do niedzieli do godziny 7 rano mamy 6 razy 24. A niedziela przecież jest dzień przed poniedziałkiem, tak? Więc gdybyście tak na szybko chcieli, tak, sobie obliczyć, sprawdzić, kiedy kierowca, czy wy jako kierowca macie zacząć odpoczynek tygodniowy, zacząć odbierać odpoczynek tygodniowy, bo to jest jeszcze ważna rzecz, że przepisy wskazują, kiedy my mamy zacząć odbierać odpoczynek tygodniowy. No więc zawsze dzień wcześniej. To teraz sprawdzam. Jeżeli kierowca zakończył poprzedni odpoczynek tygodniowy, rozpoczął kolejny tak jakby cykl pracy w środę o godzinie 15, to kiedy musi zacząć odbierać kolejny odpoczynek tygodniowy? Kierowca środa o 15 rozpoczął, to kiedy zaczyna kolejny odpoczynek tygodniowy? Świetnie, we wtorek o 15, dzień wcześniej i o 15. Dobra, czwartek o 18 kierowca zakończył poprzedni odpoczynek tygodniowy, kiedy musi rozpocząć kolejny odpoczynek tygodniowy? W czwartek o 18, no to w środę o 18, świetnie. No i jeszcze raz, sobota godzina 22, kierowca rusza po odpoczynku tygodniowym w sobotę o 22, kiedy musi się zatrzymać na kolejny odpoczynek tygodniowy, kiedy musi zacząć odbierać kolejny odpoczynek tygodniowy, w piątek o 22. Ja myślę, że to jest takie łatwe do zapamiętania, tak? Bo zapamiętać tę definicję, która jest w rozporządzeniu, to może być trudno, potem ją trzeba zrozumieć, a tak po prostu na taki własny użytek zapamiętajcie, że jest to po prostu dzień wcześniej, o tej samej godzinie, oczywiście w następnym tygodniu to będzie wychodziło. I to jest ta różnica, tydzień to jest 7 dni, od poniedziałku do niedzieli i nie ma znaczenia, kiedy kierowca odbiera odpoczynki tygodniowe. Tydzień to jest tydzień, zawsze zaczyna się w poniedziałek i zawsze kończy się w niedzielę. Natomiast czas pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi jest to zawsze 6 razy 24 godziny. I teraz, czy kierowca może robić częściej odpoczynki tygodniowe niż co 6 razy 24 godziny? Co wiecie na ten temat, jak uważacie? Oczywiście, że tak. Też się z tym zgadzam, tak? Może robić nawet co drugi dzień. Natomiast później nie może się, później nie może zacząć odbierać odpoczynku tygodniowego, ok? Więc tak, to są, zawsze pamiętajcie, w przepisach są te graniczne wielkości, tak? To, co nam się mieści do 6 razy 24, jest jak najbardziej dozwolone. Więc to jest jedna rzecz, która się może mylić, tak? Tydzień to nie jest to samo, dlatego macie tutaj znak różnicy. Tydzień to nie jest to samo, co czas pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi. Dobra. I jeszcze jedna ważna rzecz. Rozporządzenie 561, tutaj wyboldowałam słowo rozpoczyna się, tak? Bo w przepisach właśnie wskazano, kiedy kierowca ma zacząć odbierać odpoczynek tygodniowy, bo w dobowym jest troszeczkę inaczej. I tutaj już będziecie za chwileczkę widzieć grafikę. O, tutaj jest grafika i to też się może mylić. Na chwileczkę wrócimy do odpoczynków dobowych, zestawimy je z odpoczynkami tygodniowymi. O co chodzi? Odpoczynek tygodniowy rozpoczyna się po 6 24-godzinnych okresach. I zobaczcie, w pierwszym wierszu macie 6 szarych prostokątów, które jeden prostokąt to są 24 godziny, tak? I macie tutaj... Nie wiem, czy widać kursor, czy nie widać kursor. Kursoru jest, już widać, białą łapkę widzicie. Więc macie 1, 2, 3, 4, 5, 6 i na zielono zaznaczyłam Wam zieloną kreseczką, to jest ten moment, kiedy trzeba zacząć odbierać odpoczynek tygodniowy. Mamy 2 pomarańczowe prostokąty, one symbolizują nam regularny odpoczynek tygodniowy 45, ok?
Natomiast jeżeli chodzi o odpoczynek dobowy, to rozporządzenie 561 mówi o tym, że kierowca musi zakończyć odbierać odpoczynek dobowy w ciągu 24 godzin od poprzedniego odpoczynku dobowego. Co to znaczy? Nie dopisałam tutaj tego. Jeżeli kierowca zaczyna pracę, tak? Zaczyna pracę, zaczyna od innej pracy, zaczyna od jazdy, kończy poprzedni odpoczynek, na przykład dobowy w poniedziałek o 7 rano, to on najpóźniej za 24 godziny musi, uwaga, zakończyć. W przypadku odpoczynków dobowych przepisy wskazują moment, gdzie trzeba zakończyć odbierać odpoczynek dobowy, a w przypadku odpoczynków tygodniowych przepisy wskazują ten moment, kiedy kierowca musi rozpocząć odpoczynek dobowy. Widzicie różnicę w określeniu przepisów odnośnie odpoczynku tygodniowego a dobowego? Dajcie znać, proszę. Czy ta różnica teraz została uwidoczniona? Przepraszam. I tak, i to odpoczynek, tak? Ale zobaczcie, mamy tak jakby inną normę, tak? Bo odpoczynek tygodniowy przepisy wskazują, kiedy się musi rozpocząć, a odpoczynek dobowy, kiedy musi się zakończyć. I to też się często może mylić, tak? Bo czasami spotkałam się z tym, że się zastanawiali się kierowcy, zastanawiały się osoby, no bo jak odpoczynek dobowy trzeba zakończyć w ciągu 24 godzin, to z automatu wydaje mi nam się, że tygodniowy też trzeba by było zakończyć, tak? W jakimś tam okresie, natomiast nie, przepisy wskazują, że tygodniowy mamy rozpocząć po 6-24-godzinnych okresach. I to jest druga różnica, między, na którą chciałam Wam dzisiaj zwrócić uwagę. No i właśnie, to już o czym powiedzieliśmy, odpoczynek tygodniowy najpóźniej po 6-24-godzinnych okresach. Szary, słuchajcie, teraz będzie trochę grafik, który dla Was opracowałam, przygotowałam, to są moje autorskie grafiki, sama je tworzyłam. Więc tak, dlatego wyglądają tak, jak wyglądają. No cóż, ja nigdy nie miałam jakiegoś talentu plastycznego, graficznego, ale myślę, że to będzie dla Was zrozumiałe. Chodzi o to, żeby to było zrozumiałe. Na szaro zaznaczyłam dni robocze, dni jazdy. To są 24 godziny. Na pomarańczowo macie odpoczynki zaznaczone zawsze. I teraz odpoczynek tygodniowy kierowca musi zacząć odbierać. Mamy zieloną kreseczkę, która oznacza, że on musi zacząć odbierać najpóźniej po 6-24-godzinnych okresach. I to jest pierwszy wiersz. W drugim wierszu, zobaczcie, może być taka sytuacja, że kierowca będzie miał 3-24-godzinne okresy i zrobi odpoczynek 24-godzinny dobowy. I po tym nawet skróconym okresie odpoczynku tygodniowego, tutaj zrobił 24 tygodniowego skróconego, niedobowego, jak chyba powiedziałam, to zobaczcie, on ma znowu maksymalnie 6 razy 24 godziny, żeby odebrać na przykład regularne. Czyli mogłoby być tak, że poniedziałek, wtorek, środa kierowca jeździ, w czwartek kierowca robi 24 i potem jak rusza w piątek rano, to kiedy najpóźniej musi się zatrzymać? Rusza w po 24, rusza w piątek o godzinie 7 rano. To kiedy najpóźniej musi odebrać kolejny odpoczynek tygodniowy? Bardzo dobrze. W czwartek o godzinie 7 rano. Na razie dla uproszczenia wstawiłam tutaj 45. Ale będę Wam jeszcze tłumaczyła, kiedy można dwie 24, kiedy nie można dwóch 24 pod rząd. Czy to jest jasne, ten slajd? Dajcie proszę znać. Okej, okay, w porządku. Więc pamiętajcie, znowu, tak w praktyce, użytkowo, jak kierowca zrobi 24, przynajmniej 24, czyli skrócony tygodniowy, to do kolejnego tygodniowego ma 6 razy 24. Czy to może być znowu 24 czy 45? Za chwileczkę sobie wyjaśnimy. No właśnie, słuchajcie. Czy można mieć 2 razy 24, czyli dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd? Uwaga, pisząc 24 godziny odpoczynku tygodniowego, mam na myśli każdy odpoczynek tygodniowy skrócony. Każdy tak naprawdę, który będzie krótszy niż 45 godzin, będzie odpoczynkiem skróconym, tak? I
tak jakby w takim języku branżowym, mówiąc 24 tygodniowa, to my w domyśle mamy po prostu skrócony odpoczynek tygodniowy, tak? I teraz tak, nie ma przepisu prawa, ja przynajmniej takiego nie znam, który, a trochę przepisów prawa związanych z czasem pracy kierowców znam, więc mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie ma takiego przepisu prawa, który zakazywałby wprost, który formułowałby wprost, że nie można mieć 24 pod rząd. Na pewnych zasadach można i to może być jak najbardziej prawidłowe. I teraz się właśnie bardziej pochylimy nad tymi skróconymi odpoczynkami tygodniowymi. Mówiąc 24 tygodniowego, mam na myśli każdy skrócony odpoczynek tygodniowy. No właśnie. I teraz może być taka sytuacja, powiedzcie mi, czy to jest prawidłowe? Mamy jeden tydzień i drugi tydzień, w pierwszym tygodniu we wtorek, w czwartek i w niedzielę kierowca ma 24, w kolejnym tygodniu piątek, sobota ma 45. Czy to jest prawidłowo? Jak najbardziej jest prawidłowo. Taka sytuacja jak w pierwszym tygodniu może być na przykład jak kierowcy jeżdżą na kraju, na kontenerach, miał wjechać pociąg, ale nie wjechał, albo na wywrotce na przykład, tak? Miała być dostawa, nie było, na międzynarodówce nie zawsze. Myślę, że to na kraju wcześniej takie sytuacje się zdarzają, tak? Ale jak najbardziej i zobaczcie, raz, dwa, trzy, kierowca ma 3 24 pod rząd i to jest prawidłowe, tak? No właśnie, od czego to zależy? Ile tych 24 może być pod rząd, tak, żeby to było dobrze? To teraz czekajcie. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, tak zwany pakiet mobilności pozwolił na to, aby, co ważne, kierowca w transporcie międzynarodowym, jeżeli odbiera odpoczynek tygodniowy, poza krajem, w którym jest zarejestrowana jego firma, czyli mamy kierowcę zatrudnionego w polskiej firmie, samochód jest na polskich blachach i jeżeli ten kierowca jeździ na międzynarodówce i będzie odbierał odpoczynek tygodniowy poza Polską, to może mieć dwa tygodnie po kolei, może mieć 2 24, czyli 2 skrócone odpoczynki tygodniowe, ale pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 4 następujących po sobie tygodni będzie miał 2 24 i 2 45, 2 skrócone i 2 regularne, no bo faktycznie jeżeli wysyłamy kierowcę w trasę na zachód, to warto byłoby, żeby on pojeździł trochę po zachodzie, tak, bo wiadomo, eksport i import to są najtańsze, tak, zawsze się po kosztach i wyjeżdża z kraju i się powraca po kraju, zarabia się na tym, co jest pomiędzy. No i właśnie, zobaczcie, mamy tutaj taki przykład, mamy 4 tygodnie, na szaro to są dni robocze, na pomarańczowo są to odpoczynki tygodniowe. Jak mamy jeden kafelek pomarańczowy, to znaczy, że to jest 24. Jak mamy 2 kafelki pomarańczowe obok siebie, to znaczy, że jest to odpoczynek regularny. I teraz zerknijcie, czy się dobrze rozumiemy. W pierwszym tygodniu kierowca odbiera odpoczynki skrócone czy regularne? W pierwszym tygodniu kierowca odbiera odpoczynki skrócone czy regularne? Oczywiście skrócone. W drugim tygodniu? Też skrócone. W trzecim tygodniu jakie mamy odpoczynki? W trzecim tygodniu mamy regularny, a w czwartym tygodniu? Mamy regularny. Dobra. I teraz zobaczcie. Mamy pierwszy tydzień, bierzemy sobie pod uwagę zawsze pod uwagę sobie bierzemy 2 tygodnie na zakładkę. Zobaczcie, mamy pierwszy i drugi tydzień. Mamy pierwszy i drugi tydzień. Aha, no bo właśnie, moi drodzy, jeszcze mi uciekł jeden slajd.
Uciekł mi jeden slajd. Czy ja go minęłam? Uciekł mi jeden slajd, ale to nic. Bo tak, tutaj jest odnośnie odstępstwa, ale generalnie, moi drodzy, w ciągu dwóch kolejnych tygodni, czy to było, czekajcie, czy to było w definicji? Nie, uciekło mi. Generalnie w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca musi mieć jeden regularny odpoczynek i jeden skrócony, co najmniej albo dwa regularne, tak? W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca musi mieć co najmniej jeden odpoczynek regularny i jeden skrócony, albo dwa odpoczynki regularne. I na razie zajmujemy się taką ogólną normą, która mówi nam, tak, nie zajmujemy się odstępstwami od pakietu mobilności, ani tym, czy tak, czy kierowca jeździ w krajówce, czy w międzynarodówce i tak dalej. Ogólna zasada jest taka, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni, kiedy się zaczyna tydzień, a kiedy się kończy tydzień? Jeszcze raz, kiedy się zaczyna tydzień, a kiedy się kończy tydzień? Tydzień zawsze trwa od poniedziałku do niedzieli, więc ja szukam sobie zawsze dwóch kolejnych tygodni. Zobaczcie, od poniedziałku do niedzieli i kierowca powinien mieć przynajmniej 1/24 i 1/45. No i czy to jest prawidłowe? Pierwszy i drugi tydzień. Na razie sprawdzamy sobie pierwszy i drugi tydzień. Tak, to jest nieprawidłowe. Generalnie jest to nieprawidłowe, tak może być, tylko jeżeli kierowca jeździ na międzynarodówce i te odpoczynki odbiera poza, na przykład jeżeli firma jest zarejestrowana w Polsce, to odbiera te odpoczynki poza Polską. Ale generalnie pierwszy i drugi tydzień będzie nieprawidłowy. Dobra. Macie tutaj właśnie zaznaczone, że jest to nieprawidłowo. Ale zobaczcie, to może być też prawidłowe, jeżeli kierowca będzie w transporcie międzynarodowym i będzie odbierał odpoczynki poza krajem siedziby, bo w dalszej części artykułu 8 właśnie mamy to, co Wam przed chwileczką pokazałam. W drodze odstępstwa kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy może poza państwem członkowskim siedziby wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 4 tygodni wykorzysta przynajmniej 4 tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej 2 będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. Więc zobaczcie, generalnie jest to nieprawidłowe, ale jeżeli jest to kierowca w transporcie międzynarodowym i odbiera odpoczynki tygodniowe w kabinie poza krajem siedziby przedsiębiorcy, to wtedy to się staje prawidłowe, tak? Bo zobaczcie, bo tak może być i mogą być tydzień po tygodniu dwa skrócone 24-godzinne odpoczynki tygodniowe pod warunkiem, że w ciągu 4 tygodni kierowca będzie miał 2 skrócone i 2 regularne. I zobaczcie, w pierwszym tygodniu jest skrócony, w drugim tygodniu jest skrócony, kolejne 2 tygodnie ma regularne. Więc w zależności od sytuacji, w zależności od szczegółów, ten schemat będzie prawidłowy. Andrzej, o rekompensatach będzie za chwilę i wrócimy też do tego tematu. Na razie jest tutaj kilku kursantów moich z kursu na certyfikat kompetencji zawodowych. I wy wiecie, że ja was uczę po kolei, szczególnie czasu pracy kierowców, szczególnie jeżeli rozwiązujemy zadania z harmonogrami, my po kolei sprawdzamy wszystko, tak? Na razie skupiamy się na tym, czy można mieć 2/24 pod rząd i na jakich zasadach, a rekompensaty na to za chwileczkę nałożymy, bo tak, masz Andrzeju rację, tutaj jeszcze jest potrzebna rekompensata i mam slajdy z rekompensatą do tego przykładu, ale to w odpowiednim momencie, czyli jeszcze raz podsumowując. W tej sytuacji ten zapis, ten schemat odpoczynków jest nieprawidłowy.
Dlaczego jest nieprawidłowy? Bo my nie wiemy, że to jest kierowca w transporcie międzynarodowym, który odbiera odpoczynki tygodniowe poza siedzibą przedsiębiorcy, poza krajem rejestracji przedsiębiorcy. Jeżeli jest to kierowca na krajówce, 100% jest to nieprawidłowe. Jeżeli jest to kierowca w transporcie międzynarodowym, ale te odpoczynki tygodniowe wypadają mu w Polsce, to jest to nieprawidłowe. Ale jeżeli jest to kierowca w transporcie międzynarodowym i odbiera odpoczynki poza krajem siedziby przedsiębiorcy, to wtedy ten schemat staje się schematem prawidłowym. Więc zobaczcie, tak naprawdę, jeżeli analizujemy odpoczynki tygodniowe, w ogóle jeżeli analizujemy czas pracy kierowcy, jakieś wykroczenia, to tutaj zawsze trzeba się zgłębić bardzo dokładnie i bardzo szczegółowo i rozpatrzeć wszystkie aspekty, tak? Bo ten sam przykład, ta sama sytuacja może być różnie oceniana, w zależności od kontekstu. Dobra, teraz zobaczcie, drugi i trzeci tydzień, bez względu na to, czy to kierowca na krajówce, czy międzynarodówce, jest to prawidłowe. W drugim tygodniu, jaki odpoczynek tygodniowy kierowca ma? W drugim tygodniu, jaki odpoczynek tygodniowy kierowca ma skrócony, bo mamy jeden kafelek, który sygnalizuje, który nam symbolizuje odpoczynek skrócony. W trzecim tygodniu, jaki odpoczynek kierowca ma? W 45, czyli regularny. I zobaczcie, to co Wam mówiłam, jeżeli rozpatrujemy kwestie związane z czasem pracy kierowcy, czy to odpoczynki tygodniowe, czy tak samo limity czasu jazdy w okresie dwutygodniowym, bierzemy zawsze tygodnie na zakładkę. Co to znaczy? Tutaj analizowaliśmy pierwszy i drugi tydzień, potem analizujemy drugi i trzeci tydzień. Następnie analizujemy trzeci i czwarty tydzień. Trzeci i czwarty tydzień, prawidłowo czy nieprawidłowo? Trzeci i czwarty tydzień jest prawidłowy. Okej, w porządku. To chcę, żebyście teraz zapamiętali to z tych slajdów, że te tygodnie bierzemy na zakładkę, tak? Pierwszy plus drugi, potem drugi plus trzeci, potem trzeci plus czwarty. Okej, no dobra. No i teraz przechodzimy do tematu rekompensat. Na początku szkolenia wspomnieliście o tym, tak? Że odpoczynki tygodniowe trzeba rekompensować, a dobowe trzeba? Sprawdzam, dobowe rekompensujemy czy nie rekompensujemy? Dobowych nie rekompensujemy. Teraz na moim kanale na YouTubie, który możecie zasubskrybować, jest takie jedno z pierwszych nagrań, które w ogóle umieściłam na YouTubie, to były trzy mity odnośnie odpoczynków tygodniowych. I te trzy mity właściwie macie na tym slajdzie też obalone. Tak, pierwszy mit to był taki, że rekompensuje się 21 godzin. No nie, rekompensuje się tyle, ile zabrakło do 45. Jeżeli odpoczynek tygodniowy miał 30 godzin, ile wynosi rekompensata? Świetnie, tak? Jeżeli odpoczynek tygodniowy skrócony miał 30 godzin, rekompensata wynosi 15 godzin, tyle, ile zabrakło do 45. A jeżeli mamy 28 godzin odpoczynku tygodniowego, to ile będzie wynosiła rekompensata? Bardzo dobrze. A 44 godziny odpoczynku tygodniowego, to ile będzie wynosiła rekompensata? 1 godzinę, świetnie, więc tak. Po pierwsze, rekompensujemy tyle, ile zabrakło do 45. Po drugie, słuchajcie, często słyszę, że rekompensatę trzeba odebrać z odpoczynkiem tygodniowym i jeszcze regularnym.
i jeszcze regularnym, i to też jest nieprawda, dlatego że w rozporządzeniu 561 jest zapis, że rekompensatę można odebrać z dowolnym odpoczynkiem trwającym co najmniej 9 godzin, tak? Więc na przykład, jeżeli zabrakło nam, mamy do zrekompensowania tę jedną godzinę i kierowca staje na odpoczynek, dobowy skrócony 9-godzinny, tak, plus odda tę jedną godzinę, no to ma już temat rekompensaty po prostu załatwiony, tak, bo stanie na 10 godzin zegarowych w sumie stanie, to może być zaliczone jako dziewiątka skrócona plus godzina rekompensaty. No dobra, ale to byłoby tak fajnie, załóżmy, że kierowca ma 21 godzin do rekompensaty, może codziennie oddawać po godzinie, tak jakby codziennie wykręcił sobie o godzinę dłuższy odpoczynek. Można czy nie można? No nie, nie można, słuchajcie, tak? Rekompensata ma być oddana w jednym kawałku razem z innym odpoczynkiem co najmniej 9-godzinnym, tak? Czyli jeżeli mamy rekompensaty 21 godzin, dodajemy ją do dziewiątki, no to na 30 godzin kierowca musi się zatrzymać. Oczywiście wygodniej jest, tak, też pod kątem na przykład planowania czasu pracy kierowcy, załadunków, rozładunków i tak dalej. Generalnie bardzo często jest tak, że te rekompensaty oddaje się z tygodniowymi, prawda? No bo 45 regularnego plus 21 skróconego daje nam 66 godzin, a jak dobrze policzycie, to od piątku po południu do poniedziałku przed południem można zrobić 66 godzin odpoczynku tygodniowego, tak? Czyli tak naprawdę taki taki porządny weekend, tak? Od piątku do po południu do poniedziałku przed południem zmieści się 66 godzin po prostu. No i słuchajcie, czas na odbiór rekompensaty do końca trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym doszło do skrócenia. Tego czasu jest naprawdę sporo, żeby odbyć rekompensatę. No i teraz wracamy do grafik. Załóżmy, że skrócenie odpoczynku tygodniowego było w pierwszym tygodniu. Kierowca w niedzielę zrobił 24. W drugim tygodniu zrobił regularne 45, w trzecim tygodniu zrobił 45 i dopiero w czwartym tygodniu, zobaczcie, zaznaczyłam Wam piątek, sobotę i kawałek niedzieli, tak? I kawałek niedzieli, bo to nie będą pełne 3 doby. 66 godzin odpoczynku za rekompensatę w pierwszym tygodniu. I generalnie tak by wyglądała taki podstawowy system rekompensaty do końca trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym doszło do skrócenia. W pierwszym tygodniu mamy skrócenie, więc do końca czwartego tygodnia trzeba oddać rekompensatę. Ale uwaga, to co pisał Andrzej. Słuchajcie, jeżeli kierowca, wracamy sobie na chwileczkę do tego przykładu. Mamy kierowcę w transporcie międzynarodowym, który zrobił w ciągu 2 kolejnych tygodni 2 skrócone odpoczynki tygodniowe, tak? To przepis nam mówi, że zanim odbierze 45, to musi najpierw oddać rekompensatę. I już Wam czytam przepis źródłowy. W przypadku, gdy wykorzystano 2 kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, następny okres tygodniowego odpoczynku musi być poprzedzony okresem odpoczynku wykorzystywanym jako rekompensata za te 2 skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. O, i tutaj źle zaznaczyłam, zobaczcie, bo tak naprawdę na zielono zaznaczyłam, zobaczcie, zaczynamy od początku. Pierwszy tydzień mamy 24 skróconego. Drugi tydzień mamy 24 skróconego, więc mamy 2 razy 21 godzin rekompensaty. I zaznaczyłam Wam tutaj tę rekompensatę, ale tak naprawdę ta rekompensata powinna się tutaj znaleźć. Ta rekompensata powinna się znaleźć w trzecim tygodniu, przed odebraniem 45 i ta rekompensata powinna się pojawić, tak? Więc pamiętajcie o tym. To też wynika ze zmian wprowadzonych w pakiecie mobilności. Jeżeli zrobimy 2 24 pod rząd, to 45 ma być poprzedzona rekompensatą i wtedy kierowca na ile staje? 45, 42, 86 godzin moim zdaniem. Dobra. Odpoczynek w kabinie. Czy można odbierać odpoczynki w kabinie tygodniowe?
Tak, w tej chwili absolutnie nie można, bo do 2020 roku w rozporządzeniu 561 był zapis, który mówił o, nie było zakazu wprost robienia odpoczynków tygodniowych w kabinie. Do 2020 roku był zapis, że jeżeli kierowca podejmie taką decyzję, to skrócony odpoczynek tygodniowy może odebrać w kabinie i nie było bezpośredniego zapisu, że nie może robić 45 w kabinie. Natomiast stan prawny na 21 marca 2024 jest taki, że ani regularne tygodniowe, ani rekompensaty odbierane z regularnymi tygodniowymi nie mogą być wykorzystywane w pojeździe. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną, a koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca. Czyli nie można robić regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie. Ani w Polsce, ani za granicą, tak? I one powinny być w miejscu do tego odpowiednio przeznaczonym, koszty pokrywa pracodawca. No właśnie, słuchajcie, no więc jest jeszcze jeden temat, z czym się często spotykam, słuchajcie, że kierowca zostawia auto na bazie na odpoczynek tygodniowy, ale kartę zostawia w kabinie. I zobaczcie, to jest screen. No tak, tutaj Rafał pisze odnośnie tych miejsc zakwaterowania, że to jest kemping, tak? No jakość, znaczy, no, brakuje nam ciągle tej infrastruktury i ja mam poważną wątpliwość co do tego, czy takie kempingi, miejsca odpoczynku, które często funkcjonują dla kierowców, tak? Czy one na pewno dają lepiej odpocząć kierowcy, niż gdyby on ten czas spędził w swojej kabinie? No ale takie są przepisy i musimy się tego trzymać. Zdarza się, ja też sobie żartuję, tak? Kurczę, wiecie co? To taki off-top w ogóle. Czasami, jeżeli mam gdzieś nocować tylko jedną noc, w jakimś takim miejscu zupełnie nieznanym, to wolę wstać rano i pojechać z samego rana, albo wolę w nocy wrócić, tak? Bo nawet jeżeli to jest całkiem przyzwoity hotel, to naprawdę nocowanie w takich nieswoich miejscach jest uciążliwe i męczące. No ale więc ja doskonale rozumiem to, że kierowca woli czasami, tak? Woli faktycznie może zostać w kabinie, niż spać w jakimś takim miejscu dziwnym, losowym, podejrzanym, prawda? Bo naprawdę tutaj, no niby nie w kabinie, ale te warunki wcale nie są lepsze, tak? Natomiast odpoczynek w kabinie kierowcy, słuchajcie, co z kartą kierowcy? Ja zawsze mówię, że kierowca musi mieć kartę kierowcy przy sobie, tam gdzie jest. I teraz zdarza się tak jeszcze cały czas, że kierowca, czy to na odpoczynek dobowy, czy to na odpoczynek tygodniowy, zostawia kartę kierowcy w tachografie. Tak, no bo nie chce robić wpisów manualnych, bo jak będzie robił wpis u jednego z klientów, mieliśmy taką sytuację, jak kierowca ma robić wpisy manualne, to niech on zostawia kartę kierowcy w kabinie, no bo wtedy nie będzie, w tachografie, przepraszam, no bo wtedy nie będzie błędów przy wpisach manualnych. No zobaczcie, tylko jak będzie zostawiona karta kierowcy w kabinie, tutaj była zostawiona w kabinie od 28 kwietnia do 4 maja. I teraz raport kontrolny mamy odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w pojeździe. Mandatu jest w sumie za to 150 zł. 50 zł dla kierowcy, 50 zł dla przedsiębiorcy i 50 zł dla zarządzającego transportem. Ale tutaj wcale nie o pieniądze chodzi. Bo zobaczcie, nas interesuje poziom przewinienia. Jeden odpoczynek tygodniowy w kabinie jest to bardzo poważne naruszenie. Bardzo poważne naruszenie to są skala wykroczeń w taryfikatorze mandatu. Trzy bardzo poważne naruszenia równają się najpoważniejszemu naruszeniu. A najpoważniejsze naruszenie może do nas zaprosić inspekcję. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli kontrolę na drodze i będzie wykryte na przykład najpoważniejsze naruszenie, albo odpowiednio większa ilość bardzo poważnych naruszeń, czy też poważnych naruszeń,
No to wtedy one są po prostu zliczane i tam brane jest pod uwagę to, ile mamy aut, w jaki czas wykonujemy przewozy drogowe i w KREPT, w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego, w tej części dostępnej dla służb kontrolnych, takie mandaty są zapisywane. No i potem, w zależności od tego, ile mieliśmy kontroli na drodze i ile nazbieraliśmy tych punktów w KREPT, to znacząco wzrasta nam ryzyko utraty dobrej reputacji, ale wcześniej znacząco nam wzrasta, słuchajcie, ryzyko kontroli w przedsiębiorstwie. Więc przestrzegam, no bo to jest taka błaha sprawa, tak? Jak zostawienie karty w kabinie na odpoczynek, czy to dobowy, czy to dobowy, tutaj nie ma naruszenia, ale tygodniowy kierowca idzie do domu. Zobaczcie, to była majówka, on prawie tydzień miał kartę kierowcy w tachografie i wszystko pięknie, ładnie, wszystko jest zaewidencjonowane, ale przyjmuje się, że jeżeli karta była w tachografie, to kierowca był w samochodzie. Więc jeżeli kierowca opuszcza samochód, karta z tachografu powinna zostać wyjęta. Poza tym, słuchajcie, pojawia się jeszcze problem, bo czasami takie auto trzeba przestawić. No i co wtedy? Jeżeli przestawiamy, inny kierowca chciałby przestawić taki samochód z kartą kierowcy w tachografie, co się dzieje? Właśnie tak, to mamy przerwany odpoczynek, czy to dobowy, czy tygodniowy. I co można zrobić z takim przerwanym odpoczynkiem dobowym albo tygodniowym? A na jakiej podstawie można by było opisać, na co byśmy się powołali, gdybyśmy chcieli opisać zerwanie takiego odpoczynku dobowego czy tygodniowego? Artykuł 12 rozporządzenia 561 WE mówi o tym, że pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów artykułu 6-9. Tutaj chodzi o czas prowadzenia, długość przerwy, długość odpoczynku dobowego czy też tygodniowego w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój. Czyli artykuł 12 rozporządzenia 561 w praktyce ma zastosowanie wtedy, kiedy na przykład kierowca przekroczy czas prowadzenia pojazdu bez przerwy, który wynosi 4,5 godziny i będzie miał na przykład 6 godzin jazdy, w związku z tym, że były po drodze strajki rolników, a on musiał dojechać do bezpiecznego parkingu. I wtedy artykuł 12 rozporządzenia 561 na 2006 WE jak najbardziej ma zastosowanie, tak? Bo chodziło o osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, tak? Odstąpił od przepisów regulujących długość prowadzenia pojazdu bez przerwy. No i wskazuje właśnie, tutaj trzeba napisać, co to była za sytuacja. Natomiast nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co mógłby kierowca napisać w tej sytuacji, kiedy zostawił kartę kierowcy na weekend w samochodzie i była potrzeba przestawienia samochodu. Jak to się ma do tego, co jest napisanego w artykule 12 rozporządzenia 561? Być może mam za małą wyobraźnię, ale w mojej ocenie no, artykuł 12 rozporządzenia 561 nie sprawdzi się w opisaniu zerwanego odpoczynku tygodniowego, dlatego że kierowca zostawił samochód na bazie i trzeba przestawić samochód. To nie ma związku, zobaczcie, z bezpieczeństwem, bo generalnie wszelkie odstępstwa od norm czasu prowadzenia, czasu pracy, czasu jazdy, odpoczynków, przerw i tak dalej, zawsze opisujemy artykułem 12, tak? Nie ma innego artykułu. Zawsze opisujemy to artykułem 12 i jeżeli to taka jeszcze dygresja, słuchajcie. Jak to zrobić, żeby prawidłowo opisać? Generalnie byliśmy dobrze zaplanowani,
Czyli przez 4,5 godziny powinniśmy standardowo pokonać trasę, tak? Ale wydarzyło się coś nieprzewidzianego, czego nie mogliśmy zapobiec, tak? Czemu nie mogliśmy zapobiec, przewidzieć. No niby strajki rolników, słuchajcie, są zapowiedziane, są zgłoszone, ale nigdy nie wiadomo, ile to dokładnie będzie trwało, tak? Więc taki, bo teraz akurat mamy taki czas, że rolnicy strajkują, tak? No więc to jest powód do. To w taki sposób można by było opisać przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu, tak? Natomiast no nie bardzo ja tutaj widzę zastosowanie tego artykułu właśnie przy zerwaniu odpoczynku tygodniowego czy też dobowego, dlatego że kierowca zostawił w samochodzie kartę i trzeba było przestawić samochód, tak? Tutaj jedyną dobrą radą po prostu zaczyna odpoczynek od nowa. I jedyne, co mogę rekomendować, po prostu nie zostawianie karty kierowcy, no bo właśnie tutaj aut też nie pomoże, bo to będzie po prostu widoczne na karcie, tak? Więc nie ma zostawiania karty kierowcy w tachografie, tego się po prostu trzeba nauczyć, no bo wiecie, no już kurczę, no bo generalnie wszystkie wykroczenia, które wtedy będą popełnione, idą na konto kierowcy, którego karta jest w tachografie, tak? I aż przesadzę i przejaskrawię, no ale no nie wiem, no ktoś mógłby sobie potem pojeździć tym samochodem na cudzej karcie kierowcy. Oczywiście jest to niedozwolone, za to kierowca traci prawo jazdy, ale puszczam wodze fantazji, tak? Było jakoś tam dużo, nie wiem, ktoś pojechał sobie tym samochodem, narobił jakiś tam wykroczeń, no i co? I mandat dostaje ten kierowca, którego karta była w tachografie, tak? Bo potem tak na drodze jest 10, 28 dni kontrolowane. Karta kierowcy zawsze jest przy kierowcy. Koniec i kropka. Dobra, słuchajcie, a tu mam jeszcze dla Was taki bardzo ciekawy case. Tutaj kierowca, to był 2021 rok. Kierowca zostawił kartę kierowcy w tachografie. To jest przypadek naszego klienta. Ja jak zobaczyłam raport kontrolny, to był 2021 rok, więc te ceny też robiły wrażenie. Suma mandatów dla kierowcy 7700, dla firmy 21450, dla zarządzającego 2000 zł. Co się wydarzyło? Tutaj macie, zobaczcie, kierowca w piątek o godzinie 21 opuścił samochód. Zostawił kartę kierowcy w tachografie. I na zielono, zobaczcie, na zielono, 3 doby. 3 doby karta kierowcy była w tachografie i była na młotkach. I była na młotkach, kierowca po prostu źle zaznaczył selektorem na tachografie. I stąd powstały tak duże wykroczenia, no bo tu nie miał 20, tu nie miał dziewiątki, znaczy tu nie miał odpoczynku dobowego, tu nie miał odpoczynku dobowego, tu mu też nie zaliczyło dobowego, plus nie zaliczyło mu odpoczynku tygodniowego. I stąd się wzięły tak duże mandaty. Kierowca 450 i 3300. Akurat za te wykroczenia. Przedsiębiorca 21450 i zarządzający 2000 zł. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Bo tak się też czasami zdarza, szczególnie w tych samochodach trochę starszych, tak. Tutaj wydruk, opis, pomyłka. Tutaj nie wskazujemy artykułu 12, bo artykuł 12 tutaj nie ma żadnego związku, tylko wpisujemy, że to było błędne użycie selektora. Po prostu błędne użycie selektora. To jest mandat, z tego co pamiętam, 100 zł za dzień, czyli tutaj nazbieralibyśmy 4 dni i temat jest generalnie załatwiony, ale słuchajcie, teraz wyobraźmy sobie, że zatrzymują służby kontrolne kierowcę, jeszcze w dodatku za granicą, tak? Kierowca nie mówi w języku służb kontrolnych i dostaje tylko informacje o mandatach a nawet w Polsce, dobra, niech będzie w Polsce, dostaje informacje o mandacie tej wielkości. Jak reagujecie na to w trakcie kontroli drogowej? Ja Wam powiem, no, że ja sama analizowałam kilkanaście minut wykresy, żeby zrozumieć, co się tutaj tak mdlejemy, tak? Stan przedzawałowy. No właśnie, ja sama tutaj analizowałam, bo ja akurat wtedy jeszcze ja osobiście rozliczałam czas pracy kierowcy.
Dzisiaj już raczej sama tego nie robię, robią to moi pracownicy, ale tutaj dobre kilkanaście minut analizowałam, co się stało i słuchajcie, od razu zadzwoniłam do przedsiębiorcy. Od razu zadzwoniłam do przedsiębiorcy, do szefa bezpośrednio. No i mówię, mamy takie wykroczenie, nazbierało się tyle i tyle mandatów w tej i w tej dacie. Co to mogło być, tak? On mówi, a, bo mu się webasto popsuło, chyba na Litwie. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś albo Litwa, albo Łotwa. Kierowcy popsuło się webasto i on, słuchajcie, poszedł do hotelu. I powinien, skoro poszedł do hotelu i była faktura, był rachunek za ten hotel, ale generalnie opuszczając samochód, powinien był wyjąć kartę kierowcy, tak? Wtedy nie byłoby tego problemu. Ale przede wszystkim zadzwoniłam do przedsiębiorcy, powiedziałam mi, jaka jest sytuacja, powiedziałam, żeby znalazł tą fakturę za hotel i dał kierowcy ksero, tak? Bo dziś 28 dni do tyłu, jak robiłam analizę, to jeszcze te 28 dni nie minęło. Mówię, zadzwoń do kierowcy, bo w razie gdyby go zatrzymali, tak, to żeby wiedział po prostu, co robić. Sprawdź, czy ma wydruk, pewnie nie ma, tak, no to najwyżej zróbcie. Generalnie wydruk powinien być zrobiony tutaj, wtedy, kiedy on wrócił do samochodu, w poniedziałek o godzinie 7 rano, tak, bo wtedy się robi wydruk, w momencie popełnienia wykroczenia. Ale mówię, no dobra, no to niech on sobie zrobi ten wydruk najwyżej, tak, wyślij mu gdzieś tam zdjęcie tego, czy tam jak ma rachunek za hotel, to niech ma, jak nie, to wyślij mu zdjęcie, ale powiedz mu, co się stało na wypadek, gdyby była kontrola na drodze, żeby on wiedział, co ma robić. No właśnie, i co z kartą kierowcy? Pamiętajcie, karta kierowcy podąża za kierowcą, kierowcy nie ma w kabinie, karty kierowcy nie ma w tachografie. To jest taki dobry zwyczaj. No dobra, i jeszcze kwestia odpoczynku tygodniowego na promie. Czy ktoś z Was pływa promem? Okej, dobra, motorówką. Nie, to motorówka nie. Jeżeli mówię o prom, to samo jest z pociągiem albo z rolą, okej? Są takie same zasady. Odpoczynek generalnie, żebyśmy mogli zakwalifikować przeprawę promową do odpoczynku, to kierowca musi mieć dostęp do koi, kuszetki, do łóżka. To jest pierwszy warunek. I teraz tak, dobowy regularny i odpoczynek tygodniowy skrócony można przerwać dwukrotnie w sumie na godzinę po to, żeby zjechać z promu, tak? No bo prom płynie 7 godzin, to na przykład 4 godziny kierowca robi odpoczynku w porcie, przerywa ten odpoczynek po to, żeby wjechać na prom i potem 7 godzin płynie promem, ma w sumie 11 godzin. I tak samo jest z tygodniowym skróconym, tak? Czyli 24 mogłaby być odebrana w ten sposób, że na przykład 12 godzin w porcie, przerywa na pół godziny, żeby wjechać na prom, 5 godzin po przykładowo na promie, pod warunkiem, że jest dostęp do łóżka. No i potem zjazd z promu maksymalnie pół godziny, no bo wjazd na prom też trwał pół godziny, tak? No i tam, ile ja już liczyłam, 12, 5, 17, to jeszcze 7 godzin potem w porcie. Tygodniowy, regularny, 45 też może być odebrana w trakcie przeprawy promowej, ale pod warunkiem, że prom płynie co najmniej 8 godzin. Michał pisze, że pływa promem, ale krótkim, dwugodzinnym, prawdopodobnie tam nie ma dostępu do łóżka. Więc takiego czasu przeprawy promowej, jeżeli nie ma dostępu do łóżka, nie możemy zakwalifikować do żadnego z odpoczynków. No więc tak to jest, jeżeli na promie. Po pierwsze musi być łóżko, tak? Dobowy, tylko regularny, można przerwać maksymalnie dwukrotnie, w sumie na jedną godzinę. Tygodniowy, skrócony, też można przerwać maksymalnie dwa razy, w sumie maksymalnie na jedną godzinę. Tygodniowy, regularny, dodatkowo prom musi płynąć co najmniej 8 godzin, czyli to są te promy raczej na Skandynawie i to raczej nie ze Świnoujścia, bo te ze Świnoujścia płyną trochę krócej niż 8 godzin. Z tego, co pamiętam, raczej się czas chyba przeprawy promowej nie wydłużył nam. No i dobra, słuchajcie, ostatnie zagadnienie. To jeszcze raz. Kiedy się rozpoczyna, a kiedy się kończy tydzień?
Wiem, że trzeci raz Was o to pytam, ale to jest bardzo ważne. Tydzień trwa zawsze od poniedziałku do niedzieli. No dobra. Jeżeli kierowca zaczyna odpoczynek w sobotę, czyli w pierwszym tygodniu, a kończy w poniedziałek, czyli w drugim tygodniu, to do którego tygodnia zakwalifikujemy ten odpoczynek? Do pierwszego czy do drugiego? Albo do pierwszego, albo do drugiego, ale nie do obydwu naraz. I o co tutaj chodzi? Postaram się Wam to wytłumaczyć najlepiej, jak potrafię. Mamy taką sytuację. Zobaczcie, mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień. I mamy odpoczynek, który się zaczyna w niedzielę i kończy w poniedziałek. I sprawdźmy kilka wariantów, tak? Zakładamy, że odpoczynki są odbierane w kraju siedziby, tak? Czyli to nie jest ten pakiet mobilności, ok? Standardowo. Więc tak, jeżeli 45 godzin odpoczynku odebranego na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia zakwalifikujemy do tygodnia numer 1, czyli w tygodniu numer 1 kierowca ma 45, to wtedy ten układ jest nieprawidłowy. Bo bierzemy pod uwagę tydzień 1 i tydzień 2. W pierwszym tygodniu 45, w drugim tygodniu 24. Jest ok. Ale drugi i trzeci tydzień, zobaczcie, jeżeli ten odpoczynek z przełomu pierwszego i drugiego tygodnia kwalifikujemy do pierwszego tygodnia, w drugim i w trzecim tygodniu, jakie odpoczynki mają kierowca? Jeżeli odpoczynek regularny z przełomu tygodni kwalifikujemy do pierwszego tygodnia, to w drugim i w trzecim tygodniu mamy dwa razy skrócony. Może tak być? Dwa razy skrócony pod rząd? Odpoczynki odbierane w kraju siedziby przedsiębiorcy. Tak, w Polsce nie. Jeżeli one wypadają w Polsce, to tak nie może być. Zakładamy, że mamy firmę zarejestrowaną w Polsce. Świetnie, rozumiecie to. Ok. Ale możemy sobie przyjąć, że ten odpoczynek tygodniowy z przełomu pierwszego i drugiego tygodnia kwalifikuje się nam do drugiego tygodnia. I wtedy, jeżeli ten odpoczynek regularny zakwalifikujemy do drugiego tygodnia, to w drugim i w trzecim tygodniu jaki mamy odpoczynek? Regularny kwalifikujemy do drugiego tygodnia, to w drugim i w trzecim tygodniu jaki mamy odpoczynek? Mamy jeden regularny i jeden skrócony. Prawidłowo czy nieprawidłowo? Wtedy jest książkowo. Słuchajcie, wtedy jest książkowo zgodnie z przepisami. I trzeci i czwarty też mamy 24 i 45 i jest wszystko w porządku. No więc właśnie, od czego to zależy? Czy my możemy, od czego to zależy? Do którego tygodnia my zakwalifikujemy sobie tę 45? Ano, trzeba sprawdzić, co było wcześniej. Trzeba sprawdzić sobie, co było wcześniej, co znajdziemy wcześniej, co możemy, bo tutaj, jeżeli tę 45 zakwalifikujemy do drugiego tygodnia, to w pierwszym tygodniu, patrząc tylko na ten układ, który tutaj mamy, nie mamy żadnego odpoczynku w pierwszym tygodniu. Więc musimy się cofnąć, co było wcześniej. Musimy się cofnąć do tygodnia zero. A w tygodniu zero mogło być tak, że czwartek, piątek kierowca robił 45, którą przypisujemy sobie do tygodnia zero. Potem sobota i niedziela i w poniedziałek minutę po północy zrobił drugą 45. Jeżeli ta 45 skończyła się w poniedziałek, chociaż minutę po północy dosłownie, to możemy ją zakwalifikować do pierwszego tygodnia. I wtedy w pierwszym tygodniu mamy tę 45, sobota, niedziela, w poniedziałek do minuty po północy i mamy 45. Potem z niedzieli w drugim, pierwszy tydzień, ta na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia, 45 wskakuje nam do drugiego tygodnia. W drugim tygodniu mamy 45 i 24, w trzecim tygodniu mamy tylko 24 i w czwartym tygodniu mamy 45 i to jest jak najbardziej prawidłowe.
I teraz, kiedy jest taka sytuacja, poza odpoczynkami tygodniowymi, ci, co są u mnie w kursie na CKZ, mamy taki case, słuchajcie, na kursie. Kiedy się może wydarzyć tak, że kierowca w czwartek musi się zatrzymać koniecznie na 45 i nie może ruszyć wcześniej niż w poniedziałek po północy? Może być taka sytuacja. Przychodzi Wam do głowy? Ci z Was, którzy byli u mnie w kursie na CKZ, mamy zawsze tę sytuację omawianą na wykładach na żywo. W czwartek, godzina 12, kierowca z pewnego powodu nie może już dłużej jechać w tym tygodniu. Rekompensata dwóch skróceń za granicą też tak może być, dokładnie tak. Jeżeli kierowca ma 90 godzin jazdy w czwartek o godzinie 12, to kiedy znowu może jechać? Czwartek, godzina 12, kierowca ma 90 godzin jazdy w okresie dwutygodniowym. To kiedy może znowu jechać? To wtedy musi stać do poniedziałku po północy, tak? I stoi sobie 4 dni. Pierwsze 2 dni kwalifikujemy mu jako 45 do tygodnia 0. Kolejne 2 dni w poniedziałek po północy, w pierwszym tygodniu ma tym samym 45 odebraną i właśnie na tej zasadzie planowało się czas pracy kierowcy w trybach 3 na 1. Tak? 3 na 1. Tydzień wolnego kierowca i musiał ruszyć w poniedziałek po północy i potem mógł sobie jeździć 3 na 1. Elegancko wychodziły mu 2:24 i potem na koniec trzeciego tygodnia musiał w niedzielę przed północą się po prostu zatrzymać, tak? Więc zawsze trzeba sprawdzić jeszcze, co było wcześniej. No i dlatego zobaczcie. A jeżeli tutaj, w tej sytuacji, ten odpoczynek tygodniowy skończyłby się w poniedziałek przed północą, w niedzielę przed północą, w nocy z niedzieli na poniedziałek przed północą, to wtedy kierowca w pierwszym tygodniu moglibyśmy zakwalifikować do tego tygodnia 45? Dokładnie. To wtedy tutaj by nie było 45 w tym tygodniu, tak? I zmienia nam się zupełnie obraz. I wtedy ten układ jest już nieprawidłowy. Gdyby tutaj tej pomarańczowej kreseczki nie było, to mamy 2:24 pod rząd, a odpoczynki odbierane w kraju siedziby, jest to nieprawidłowe. I dlatego, jeżeli nie mam odczytu z karty kierowcy, ja nie wezmę na siebie ryzyka oceny, czy kierowca, bo zobaczcie, bo to zmienia postać rzeczy. Jeżeli ten odpoczynek kończy się minutę po północy, to wtedy tutaj może być 24. Ale gdyby ten odpoczynek tygodniowy skończył się w niedzielę przed północą, to tutaj musi być 45. I jeżeli nie mam odczytu z karty kierowcy, nie podejmę się takiej oceny, bo to może być kwestia kilku minut, a zmienia nam zupełnie postać rzeczy. No dobrze, moi drodzy. I mamy jeszcze kilka minut na pytania. Myślę, że tak 10 do 15 minut mamy na pytania, ale tak jak mówiłam, nie będę analizowała tego, czy możecie w tym tygodniu zrobić 45, czy też 24, bo no, nie mam tutaj programu. Nie mam tutaj programu, potrzebowałabym odczytu z Waszej karty kierowcy, żeby to zrobić po prostu rzetelnie, żeby też, no bo ktoś potem może mieć pretensje, że powiedziałam, że może mieć skrócony, a nie mógł, tak? Więc jeżeli macie pytania, to zapraszam, a bardzo proszę. Ja przypominam, na naszym kanale będzie nagranie z tego szkolenia. Można sobie zasubskrybować. Dostaniecie też link po zbuforowaniu. Raczej nie dzisiaj chyba to będzie, bo pewnie nie zdążę już dzisiaj tego zrobić. Ale myślę, że może jutro udałoby się to
wrzucić. Więc jeżeli macie pytania, to proszę bardzo. No kurczę, słuchajcie, pierwsze szkolenie z czasu pracy kierowców, na którym nie ma pytań. Czy to znaczy, że wyczerpaliśmy temat odpoczynków tygodniowych? Bo zależy mi też, słuchajcie, o czasie pracy kierowcy to można rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. Mamy tutaj tyle różnych zagadnień, a wydaje mi się, że jeżeli poświęcimy sobie po prostu taką godzinę, ale na jedno zagadnienie, to jesteśmy w stanie usystematyzować sobie to jedno zagadnienie. No jeżeli w czwartek kierowca miał już wyjeżdżone 90 godzin, to kiedy ostatnio miał odpoczynek tygodniowy regularny? To nie ma znaczenia. Znaczy, to nie jest ze sobą powiązane. Otóż tak. Wracam do czego? Godziny jazdy nie mają związku z odpoczynkami tygodniowymi. Tydzień zaczyna się w poniedziałek, kończy się w niedzielę. A czas pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi to jest czas pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi, 6 razy 24 godziny. I odnośnie 90 godzin jazdy kierowca może mieć maksymalnie 90 godzin jazdy w okresie dwutygodniowym. Co to znaczy? To znaczy, że w pierwszym i w drugim tygodniu kierowca może mieć maksymalnie 90 godzin jazdy. Od poniedziałku do niedzieli. Od poniedziałku w pierwszym tygodniu do niedzieli w drugim tygodniu kierowca może mieć maksymalnie 90 godzin jazdy. Potem biorę kolejne dwa tygodnie na zakładkę. Od poniedziałku drugiego tygodnia do niedzieli trzeciego tygodnia kierowca może mieć 90 godzin jazdy. Tak? Tutaj się zeruje czas jazdy w okresie dwutygodniowym. W nocy z niedzieli na poniedziałek o północy. Nie po odpoczynku tygodniowym, bo czas pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi to jest 6 razy 24. I tutaj czas do kolejnego odpoczynku tygodniowego mamy z piątku na sobotę, tutaj mamy ze środy na czwartek, tu znowu mamy z czwartku na piątek, a tydzień trwa zawsze od poniedziałku do niedzieli. I teraz, jeżeli kierowca w czwartek o godzinie 12 ma wyjechane 90 godzin jazdy w okresie dwutygodniowym, to go żaden odpoczynek tygodniowy nie uratuje. Bo jak zrobi 24, to jest piątek, godzina 12, to jest dalej ten sam tydzień. Jak zrobi 45, to jest sobota, godzina 9, to jest dalej ten sam tydzień. Jeżeli kierowca ma 90 godzin jazdy w okresie dwutygodniowym, to na co musi poczekać? Na nowy tydzień, na nowy tydzień, nie na odpoczynek. Nowy tydzień zeruje 90 godzin jazdy w okresie dwutygodniowym, a nie odpoczynek tygodniowy. Ok? Bo to jest też coś, co się bardzo często myli. Jakie macie jeszcze pytania? No to cóż. Wygląda faktycznie na to, że wyczerpaliśmy temat odpoczynków tygodniowych. Nawet nie macie pojęcia, jak się z tego powodu cieszę. To cóż, ja Wam dziękuję w takim razie za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Obserwujcie nasz profil i profil Stowarzyszenia Klubu Polskiego Trackera. Tam będą informacje o kolejnych naszych wspólnych wydarzeniach i wspólnych inicjatywach. Myślę, że można się spodziewać.
A czy możliwe byłoby zorganizowanie webinaru o wykroczeniach? Tak, myślę, że tak, bo o co chodzi? Ja chcę, żeby szkolenie dotyczyło tego, co Wam sprawia problem, więc jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć, to ja czekam na propozycje tematów. Słuchajcie, wróciłam, przepraszam Was najmocniej, ale mój komputer po prostu postanowił się zrestartować. Więc nie, no raz mieliśmy coś takiego, kiedy nie mieliśmy prądu, ale no jeszcze w życiu mi się nie wyłączył komputer w trakcie prowadzenia szkolenia, a dużo tych szkoleń prowadzimy. Tak więc tak, dziękuję Wam za uwagę i chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli macie tematy, które chcecie omówić, to piszcie nam na info@transportowcy.com.pl, a my z Jakubem ustalimy termin kolejnego szkolenia, bo jesteśmy umówieni na cykliczne szkolenia we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Polskiego Trackera. Tak więc ja Wam dziękuję bardzo. O, wygląda na to, że dobra informacja jest taka, że chyba się nagrało. Chyba się nagrało, więc to będzie dalej udostępnione też na naszym Facebooku. Tak więc ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki.